niewielkiej odległości od stolicy regionu, w sąsiedztwie Parku Pszczyńskiego, położone jest uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój. Jesteśmy na terenie pawilonu Stokrotka, który w swojej strukturze zawiera dwa oddziały, oddział rehabilitacyjny dla dzieci oraz szpital uzdrowiskowy dla dzieci. Miejsce to powstało bardzo dawno temu, w 1880 roku. Po raz pierwszy mali pacjenci tutaj do tego budynku przybyli, a my w tej chwili kontynuujemy misję założycieli i dbamy o zdrowie i rehabilitację pacjentów. W 2012 roku przeszła modernizację. Mamy bardzo nowoczesny trakt zabiegowy. Dysponujemy basenem, w którym możemy prowadzić ćwiczenia w wodzie, całym działem hydroterapii, fizykoterapii, aż naszym szczególnym atutem jest doskonale wyszkolona kadra fizjoterapeutów, którzy stosują najnowsze metody kinezyterapii. Dzieci mają terapię indywidualną. Przyjmujemy dzieci z oddziałów urazowych, ortopedyczno-urazowych, neurologicznych, chirurgicznych, a również z pediatrycznych. Może do nas kierować również lekarz z poradni specjalistycznej w momencie, kiedy u dziecka nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia. Na tym terenie naszego budynku znajduje się również szkoła, dzięki której dzieci realizują swój obowiązek szkolny. Ponieważ musimy pomóc dzieciom w realizowaniu obowiązku szkolnego. Naszą misją jest to, aby dziecko czuło się u nas jak w domu. Przyjmujemy dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 18 roku życia z różnymi schorzeniami narządu ruchu. Profilem leczniczym naszego ośrodka są schorzenia narządu ruchu o różnej etiologii. To są wady postawy, to są skrzywienia kręgosłupa, skoliozy, to są schorzenia i następstwa urazów różnych, urazów kończyn, urazów kręgosłupa, czaszkowo-mózgowych, schorzenia obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, na przykład mózgowe porażenia dziecięce, jego następstwa, następstwa przepuklin oponowo-rdzeniowych, przykurcze stawowe, jak również młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Również schorzenia współistniejące, jak otyłość, która w tej chwili jest bardzo dużym problemem w naszym społeczeństwie. Niestety dzieci z tym problemem borykają się również z wieloma innymi trudnościami. Także korzystając z leczenia w naszym ośrodku, również stosując wzmożoną aktywność fizyczną dziecka, stosując odpowiednią dietę, możemy również uzyskać redukcję masy ciała. Dziecko skierowane jest do nas na podstawie wniosku wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. To jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarze specjaliści z oddziałów czy też z poradni specjalistycznych. Dzieci w ramach terapii mają minimum trzy zabiegi dziennie, w tym jeden z użyciem surowców naturalnych, to jest albo borowina, albo solanka. Nasz szpital posiada urządzenie typu FED. To nowatorska metoda leczenia zachowawczego skolioz. Dzięki temu urządzeniu mamy możliwość stabilizowania kręgosłupa, trójpłaszczyznowej korekcji skrzywienia oraz stosowanie derotacyjnych sił na szczyt skrzywienia. Urządzenie FED daje nam możliwość prowadzenia rehabilitacji indywidualnej z dzieckiem, które ma rozpoznaną skoliozę. Staramy się o to,
aby pacjent u nas się czuł bardzo dobrze i czuł taką domową, swojską atmosferę.